Siemanko, witam Was w nowym odcinku. Mam nadzieję, że mnie słychać. Zaczynamy remont Jawy, czyli tego sprzęta. Tutaj, jak widzicie, jest nowy nabytek. Już jest film na kanale. Wyświetli Wam się tutaj gdzieś w karcie. O tym Wam nie będę mówić, bo to jest wszystko mówione na innym filmie. A tutaj KTM Jawa. Zaczynamy remont generalny. Podzielimy to na kilka etapów, czyli będzie rozkładanie, rozbiórka, rozbieranie silnika, składanie silnika, malowanie, tutaj rozbieranie różnych rzeczy. No i potem będzie malowanie, składanie, takie duperele, nie? Czyli podzielimy to na kilka etapów, kilka filmów. Do Jawy wpadnie, oczywiście mówię na samym początku, inny silnik niż tutaj jest Diabolini 125. Wpadnie MRF Pitbike 140. Będzie na filmie oczywiście tutaj montaż cylindra, gubicy, oczywiście części są nowe wszystkie. To już dowiecie się w swoim czasie, co i jak. W tym filmie postaram się Wam tutaj rozebrać tą Jawę. Akurat od razu po pracy przyszedłem tutaj do garażu. W piecu się pali, wiatrek chodzi, więc możecie słyszeć takie lekkie buczenie. Ale mam nadzieję, że mnie słychać. No i co następnie? Następnie to już musicie oglądać filmy na bieżąco i będziecie widzieć, co się dzieje. No, także zapraszam do oglądania. Na chwilę obecną to jest tyle rozkładania, ponieważ jeszcze sobie chcę odpalić silnik, żeby się nagrzał. Nagrzeje się, to spuszczę olej, akurat wszystko z niego zleci. No i co? Następnie, no to już w innym filmie pewnie będziemy coś czyścić, albo już malować, albo będzie coś silnika. No nie wiem, zobaczymy. Wszystko się okaże, jak to wszystko wyjdzie. Po prostu sobie wsadzę tutaj jakiś lejek, odpalimy silnik i tutaj będę sobie mógł spuścić olej, tak żeby z silnika wszystko mogło zlecieć. No, także to jest w tym filmie, to jest wszystko.
Nie wiem, czy było dobrze widać, ale mam nadzieję, że było w miarę ok. No i co więcej, no. Trochę śrubek, trochę części. Tak to wygląda, no. W następnym filmie być może będziemy tutaj czyścić koła, przygotowywać do malowania, czyścić ramę. Może będziemy coś spawać, no zobaczymy, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie, no. W tym filmie to jest wszystko, jeżeli wam się podobało, zostawcie coś po sobie, a ja uciekam coś robić, no i widzimy się oczywiście w nowych filmach. Na dzisiaj to jest wszystko, trzymajcie się i do następnego razu.